Tymczasem zdradzę wam coś. Spała w jednym pokoju z tym panem. Dlatego taka szczęśliwa. Idziemy zwiedzać Rzym. Siemanko moi drodzy, wczoraj zakończyły się drużynowe Mistrzostwa Świata, a zawody te były organizowane w tureckiej Antalii, czyli mieście ponad milionowym położonym u wód Morza Śródziemnego, co jak sami chyba przyznacie, na maj jest naprawdę atrakcyjną lokalizacją. No i w temacie lokalizacji przyniosło mi to pewien pomysł. Dzisiaj będzie mniej o warcabach, a więcej o świecie, bo przecież jedną z największych korzyści uprawiania warcabowego sportu przy fakcie, że ten sport jest wciąż elitarny w porównaniu do innych dyscyplin sportowych, jest oczywiście możliwość poznawania i zwiedzania świata. Ostatnie drużynowe zawody rozgrywane były niedaleko Rzymu w październiku, co pewnie pamiętacie z kanału. I dzisiaj zapraszam was na materiał vlogowy z szybkiej, edukacyjnej wycieczki po wiecznym mieście. Ale zanim to, zaktualizujmy sobie listę uczestników pierwszych Mistrzostw kanału Warcaby, które odbędą się 11 czerwca w apartamentowcu przy ulicy Złotej 44. Do tej pory w filmach na YouTubie poznaliście połowę, czyli 4 z 8 finalistów. Dzisiaj pora zdradzić miejsca numer 5 i 6, a są to Kuba Gazda i Karol Cichocki. Kuba Gazda to laureat konkursu na najlepszy warcabowy mem, a Karol Cichocki był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w turnieju w poddawanki, w które graliśmy w zeszłą środę, który spełnił wymagania konkursowe. Ostatnie dwa miejsca do obsadzenia, no i od dzisiaj przez kolejny tydzień rywalizować między sobą mogą patroni wspierający kanał Warcaby od minimum 12 miesięcy. Nie ma was dużo. Lista uczestników uprawnionych do udziału w tym konkursie wyświetla wam się teraz. Najpierw Patronite, a następnie oczywiście YouTube. I wasze zadanie, moi drodzy, to do końca przyszłego poniedziałku napisać w komentarzu pod tym filmem, dlaczego kochacie warcaby. Jeżeli jesteście ze mną tak długo, to musicie je kochać, więc przekonajcie mnie tym, dlaczego je kochacie i zagrajcie w finale Mistrzostw Kanału w czerwcu. Niebawem przedstawię wam też listę osób rezerwowych, które zostaną wylosowane spośród uczestników ostatniego turnieju w poddawanki, którzy rzecz jasna spełnili warunki konkursowe. A teraz nie przedłużając, zapraszam was bardzo serdecznie na warcabową wycieczkę po stolicy Włoch. I rozpoczęła się podróż powrotna. Jedziemy trenować. Mówi Charlotte? Tak. Mamy sporo Będę materiału. Trenować. Mamy nowe książki. Z Pianciano zmierzamy w kierunku Rzymu, gdzie będziemy około godziny 21.30. Niezmiennie w pełnej ekipie. Czytanie gierki albo jak mistrzyni wprowadzanie partii z Blitza do programu. Ristekpa. Buongiorno! I w ten oto sposób obudziliśmy się ostatniego wspólnego dnia w cudownym, antycznym Rzymie. No i zbieramy się do wyjścia, dlatego że mamy teraz około 7 godzin na to, żeby wspólnie jeszcze pozwiedzać Rzym. Tymczasem w powijakach nasza mistrzyni. A wypraszam sobie, już jestem prawie niespakowana, prawie gotowa. Tymczasem zdradzę wam coś. Spała w jednym pokoju z tym panem. Dlatego taka szczęśliwa. Idziemy zwiedzać Rzym. Klimatyczne miejsce z pięknymi obrazami, gramofonem, siedziskiem. No. I ruszyli! Idziemy teraz ulicą Giovanniego, czy jakoś tak. Oczywiście wzdłuż jednego z najbardziej znanych dworców rzymskich, czyli Termini. Naszym celem na razie Piazza della Repubblica i Kościół Matki Boskiej Anielskiej. A potem będziemy zmierzali w kierunku Willi Medyceuszy. Bądźcie z nami! Jesteśmy w Piazza della Repubblica. Bazylika Santa Maria degli Angeli, czyli Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Stary rzymskokatolicki kościół z wieloma ważnymi dziełami sztuki. Cyk, ulubione włoskie skuterki na placu świętego Bernarda. A tam Grand Hotel, w którym oczywiście mieszkamy, bo warcabiści to z klasą. Piazza Barberini i bardzo znana fontanna.
czas na śniadanko w tym pięknym włoskim klimacie, kilkaset metrów przed placem, na którym zobaczymy już schody hiszpańskie. A co możemy zjeść? Kosa, jakieś tam pizze, tutaj tościki i oczywiście cappuccino w towarzystwie Filipa Natalii w tym pięknym włoskim klimacie. Trinità dei Monti, czyli kościół świętej Trójcy na górze, a przed nim obelisk przywieziony do Rzymu przez prawdopodobnie jednego z cesarzy rzymskich po to, żeby poprawić osiowe ułożenie kościoła względem schodów, słynnych schodów, którymi właśnie zmierzamy, czyli schodów hiszpańskich, które prowadzą do placu hiszpańskiego na dole, a w oddali za palmą widać kopuły, między innymi bazyliki świętego Piotra. A tak mieszkali sobie medyceusze, którzy dali przecież początek systemowi bankowemu, jaki znamy do dzisiaj, gdzie są dwie strony transakcji. Winien i ma. Willa medyceuszy położona w pięknej części Starego Rzymu, po to, żeby z okien mieć widok mniej więcej taki, jak ten, który za chwilę ujrzycie. Piękne ujęcie na Piazza del Popolo, czyli jeden z najbardziej znanych placów w północnej części Rzymu, przy którym znajduje się kościół Santa Maria della Popolo, jeżeli dobrze pamiętam wymowę, czyli kościół z końcówki XI wieku. A tutaj na tym placu w 1826 roku, jak dobrze pamiętam, wykonano ostatnią publiczną egzekucję. A ten obelisk na środku placu został sprowadzony przez cesarza Oktawiana, chyba, jak dobrze pamiętam, około 10 roku przed naszą erą. Obelisk z Egiptu, zbudowany przez Ramzesa II. Kawał historii na naszych oczach. Piazza Porta di Ripetta, tam po drodze minęliśmy Mauzoleo Augusto, no i po drodze będziemy zmierzali na drugą stronę Tybru, gdzie idziemy na Piazza di Tribunali, a potem oczywiście do Watykanu. I oczywiście Tybr, nad którym zbudowano piękne miasto Rzym. Mają rozmach, najwyższy sąd kastracyjny. Amen. W tle już widać Castel San Angelo, zamek świętego anioła, który miniemy i pójdziemy wzdłuż ulicy prowadzącej do bram Watykanu i placu świętego Piotra. Castel San Angelo z mostem świętego anioła z przodu, który prowadzi nas właśnie tam, czyli do placu i bazyliki świętego Piotra. Potwierdzam. Plac świętego Piotra, bazylika świętego Piotra i poczet świętych Berniniego. West Ponente, czyli wiatr zachodni, miejsce, które było pokazane w filmie Anioły i Demony, idealnie przed bazyliką świętego Piotra. Wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa.
Piazza Navona, czyli jeden z najbardziej znanych włoskich placów, gdzie m.in. Polacy masowo oglądali moment, kiedy Karol Wojtyła zostawał papieżem Janem Pawłem II, a przed nami oczywiście jedna z najbardziej znanych fontan Berniniego, Fontanna Czterech Rzek. Kolejny punkt naszej wycieczki to oczywiście Panteon. Piękna, majestatyczna, robiąca ogromne wrażenie budowla. A kolejka? Niczego sobie, żeby wejść i zwiedzić. Fontanna di Trevi, kolejny punkt naszej wycieczki. Ale tłumy. W tym miejscu uraczę Was kilkoma pięknymi ujęciami slow-mo rzymskich fontan. Dlaczego? Ano po wizycie pod Di Trevi padła mi w kamerze bateria. No i dalsza część naszej turystycznej wycieczki nie została przeze mnie uwieczniona w tej wersji wideo. A odwiedziliśmy m.in. cały antyczny Rzym, czyli rzecz jasna Koloseum, Forum Romanum i jeszcze wiele więcej. Summa summarum, zeszliśmy około 15 km w pół dnia. Wszyscy na mnie krzyczeli, bluźnili, ale koniec końców myślę, że dzięki temu zobaczyli naprawdę wiele fajnych rzeczy, a przecież cały Rzym jest jak jedno ogromne muzeum. Jak widzicie, warcaby bawią, uczą, dają możliwość zwiedzania świata, więc zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żeby rozwijać to swoje warcabowe rzemiosło, stać się członkiem kadry polskiej i jeździć w tak piękne miejsca z fajnymi ludźmi, poznawać świat. Mam nadzieję, że taka forma materiału Wam się podoba. Pamiętajcie koniecznie o łapeczce w górę pod filmem, zostawieniu subskrypcji, no i czas na pożegnanie. I przychodzi koniec tej naszej pięknej, włoskiej, toskańskiej, na koniec jeszcze w Lacjum w Rzymie przygody. Rozstają się nasze drogie, polska reprezentacja wraca dzisiaj do Polski, ja jeszcze zostaję chwilę w Rzymie. Trzymajcie się ciepło, będzie mi Was brakowało, będę tęsknił. I wiele innych ciepłych słów w Waszym kierunku. Zdecydowanie do widzów. Widzimy się w Polsce i na kolejnych turniejach. Dziękujemy Wam za śledzenie, oglądanie, reakcje, ciepłe komentarze. Jesteście najlepsi. Ciao bambino, ciao.